To wielka strata dla kilku pokoleń tczewskich piłkarzy, trenerów i kibiców. W wieku 72 lat zmarł Stanisław Mikołajczyk, pamiętany jako bramkarz Wisły Tczew, ale był też zawodnikiem gdyńskich klubów. Potem poświęcił się pracy szkoleniowej, był m.in. trenerem trzecioligowej Unii Tczew. Wiele lat współpracował z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej, był członkiem zarządu tej struktury, koordynował ośrodki szkolenia na Pomorzu. Dzięki jego zaangażowaniu Tczew został ośrodkiem Akademii Młodych Orłów. W 2015 roku Mikołajczyka uhonorowano złotym medalem PZPN. W ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 29 lutego o godzinie 13:45 w kaplicy cmentarnej na ulicy 30 stycznia w Tczewie.